Siemanko, zmiażdżyło! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Została dodana nowa, wielka aktualizacja do gry, która rozwinęła mapę West Coast, czyli zachodnie wybrzeże, i zostało dodanych kilka nowych lokacji, które sobie dzisiaj sprawdzimy, ale poza tym zostały dodane też opcje rozbudowywania naszego pojazdu o cargo. I na przykład tylną kanapę można zamienić sobie na dodatkowy ładunek, który, jak widzicie, nie trzyma się zbyt mocno naszego samochodu. I przy odpowiednio mocnym uderzeniu w coś możemy go zgubić. Bam! Możemy mieć ten ładunek i w niektórych samochodach możemy mieć... Te ładunki mogą się zachowywać w różny sposób w zależności od tego, co się aktualnie dzieje z naszym autem. Trzeba przyznać, że BeamNG Drive, jeśli chodzi o aktualizację, trochę przyspieszyło. Dodali na swojej stronce różne wideo poradnikowe odnośnie tego, w jaki sposób można korzystać z nowych rzeczy. Nie podoba mi się natomiast to, bo tak, chciałem sobie przyczepić tą przyczepkę, nie? No odczepmy sobie ją, prawda? No to widzę ją sobie w tym lusterku lewym, widzę sobie w tym środkowym, no i widzę ją w prawym. Ale czego nie widzę, to nie widzę tyłu mojego samochodu, no nie? Więc... No teraz wiem, że ona jest bezpośrednio za mną, nie? Ale jakbym sobie pojechał o gdzieś tak, to teraz już nie wiem, jak się przyczepić, no i tak na chłopski rozum, jakbym cofał, to bym cofał o gdzieś w ten sposób, nie? Żeby przyczepka była ustawiona gdzieś o tak, mniej więcej, nie? Gdybym widział swój samochód. Ale teraz, zobaczcie. No nie ma to logiki kompletnie żadnej. Cyk. I tutaj sobie możemy wjechać. Daję radę, kurde, ten jeepek z tą przyczepką malutką. I zostało dodanych do tej mapy też szereg nowych zadań, które możemy sobie zrobić. Między innymi jakieś tam driftowanie, jakieś tam dostarczanie i tak dalej. Zajechałem w jakiś kozi róg. Zobaczmy, czy będę w stanie wycofać przyczepką. Zajebiście. Bardzo fajnie się cofa. Nigdy tego wcześniej nie robiłem w BeamNG Drive. Ale jest to mega, mega intuicyjne. Takie, jakbyś faktycznie cofał prawdziwym samochodem w prawdziwym życiu. Mega. Dalej szukam police station. Właśnie byłem na fire department, czyli na straży pożarnej. O, naprawili to. Patrzenie na mapę tą główną zawsze kończyło się crashem gry. Ten ładunek z tyłu... Dobra. Ten ładunek z tyłu całkiem nieźle się trzyma, a my dojechaliśmy sobie do stacji benzynowej, która jest tutaj. I tu sobie możemy zatankować albo podładować samochód, bo też mamy ładowarki z jednej i z drugiej strony stacji benzynowej. Ups. Chcę tak wylądować, wiesz. Czekaj, tu nie będzie lądowania. Dobra, przetrwałem to. Ale możemy też wrzucić sobie cargo. Bardzo opływowa sprawa. Możemy coś takiego też sobie wdupczyć. Albo... Kurde, okej, ja chcę to. I tu możemy jeszcze do bagażnika sobie dać. Tylko, że nie możemy... Znaczy, możemy tam otworzyć. Ale już nie będę otwierał. Tam w środku też jest jakieś cargo. No i tutaj możemy sobie masę naszego ładunku zwiększyć. Teraz nie wiem, która masa odpowiada nam za kanapę. Dobra, możemy sobie śmigać. Czekaj, tu mamy manual? Nie wiem, kurde. A tak. Manual, okej. No i możemy sobie z taką kanapką, rozumiesz, jechać. W ogóle nie... Fajnie nie buja, kurde. O, chodźmy na te nowe doki sobie zobaczymy, jak to tam wygląda.
No i z czymś takim możemy sobie driftować. Jak dla mnie brakuje jeszcze choinki bożonarodzeniowej, nie? Żebyśmy mogli sobie dać na dach do jakiegoś na przykład driftowego auta i podriftować w ten sposób. Ale kurczę, ej, fura rozpędza się bardzo długo do jakiejkolwiek prędkości. Buja nią. No to oczywiste chyba, nie? Kołpaki odpadły. Coś tu jest nie... Tak. No, jest rozbieżność. Trzymaj się, kanapa. Ej, dobrze to jeździ, jak na przednio napędowca? W szoku jestem. O, tutaj mamy, możemy sobie bączka pokręcić. Uuu, to trzeba wziąć jakiś driftowóz. Uuu. Kurde, ten to by nawet i tyłem driftował. I lodówka na dachu. Jesteście gotowi na to wyzwanie? No to let's go. E tam, jakie zderzenie? Nie będzie żadnych zderzeń. Oni go tak wygina troszkę, mimo że ma twarde zawieszenie, to go tak wygina trochę na bok. Tak, tak ta waga ciągnie za ten dach. Fajnie to wygląda. Czekaj, tutaj spróbujemy do środka wjechać. Dawaj, 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 dawaj. Bo muszę wam przyznać, że driftowanie w Bimenji, w ogóle Bimenji do driftowania to jest jedna z trudniejszych gier, naprawdę. Bardzo trudno się tutaj driftuje. Bardzo trudno tu zacząć przede wszystkim. Assetto Corsa jest dużo fajniejsza pod tym względem, no i trzeba mieć takie swoje konfiguracje samochodu, żeby naprawdę tutaj jakokolwiek utrzymać ten drift. Łatwo jest wyspinować samochód, zwłaszcza z ładunkiem na dachu. Mamy jeszcze klatkę bezpieczeństwa, więc pewnie też to jakoś tam dodatkowo wzmocnione jest. Ale właśnie, ciekawe czy jesteśmy w stanie na przykład takim ładunkiem przy odpowiednim zderzeniu zmiażdżyć sobie dach w zwykłym samochodzie, nie? Co by się musiało... Musielibyśmy chyba z dużej wysokości spaść na cztery koła i wtedy ten ładunek byłby w stanie nam coś tam zmiażdżyć. Okej, okay. To będzie nasz pojazd testowy. Czy da się zmiażdżyć dach? Zobaczcie, tutaj już nie mam klatki bezpieczeństwa w tym aucie. Kurde. 800 kg na dachu, chłopie. Ła, pego, buja. Ja pierniczę, ty. Ło. Okej, coś już się z zawierzeniem zdało. Okej, i... Po jak zmiażdżyło temu autu ten dach, ta skrzynia. Po jak zmiażdżyło, kurde ty. Zobaczmy. Okej, okay, tu jeszcze spoko, ale tu już chyba nie będzie spoko. Ale się wszystko po ten, porozpierniczało. Dach już się chyba wygiął. O, uff. Myślałem, że go ominę, kurde. Szkoda, że nie można na przykład tej takiej metalowej, super ciężkiej kuli, nie?
ze sobą mieć, żeby to spadło, ale 800 kilo to jest i tak dużo. Nie jest źle. O, nie trafię typka. To nic. Teraz zapakujmy się maksymalnie, czyli tylne siedzenia zamieniamy na ładunek. Dach dajemy 800 kilo. Niestety do środka nie możemy dać jakoś super dużo. Po 100 kilo, po 20, ale wiesz, zawsze więcej, to już mamy tak. 25 razy 4 to jest 100, 200, 300, 350 kilogramów to jest 1150 kilogramów. Kurde, dodatkowo, nie? Powinniśmy zwiększyć ciśnienie chyba w oponie, bo... Zwyczajny dzień... Po prostu zwykłej komunikacji drogowej. Jedziemy sobie może do miasta. I chodźmy sobie tu na górę. Kurde. Ale nie, nic się chyba nie popsuło. Zakręty są słabe. O, tutaj jeszcze moja przyczepka została. A jakby jeszcze dać przyczepkę do tego, to już masa nieskończona chyba. Jeszcze nie ma źle. Jeszcze nie jest chyba tak źle. Jeszcze chyba to uciągnę. O, straciłem ładunek z dachu. Dobra, ciśniemy. 1150 kg dodatkowej masy w samochodzie na autostradzie z dużą prędkością. Taka normalna prędkość przelotowa. Chyba więcej się nie da nawet. Za duży opór aerodynamiczny. I nagle zobaczyliśmy samochód przed nami i po hamulcach. Kurczę, daję radę. I akurat ktoś nas wkurzył na drodze. O, tyk. Ale się złożył ten sportowiec. Ty. Tamtemu jeszcze się oberwie od tej skrzyni chyba. Ty, ominie go, ale fart. Dobra, ja go też ominę, skoro ma taki fart. Patrz, wszystko go ominie. Ja pierniczę, BMW-ki to jednak fartowne samochody. Nic go nie stworzyło. Pewnie pełne gacie ma chłop. I pojechał normalnie, skuba, niutki. Sprawa wygląda tak. Mamy na dachu 1400 kg i 2000... Dobrze spojrzałem? 2100 kg w środku? Tak, 2100 kg mamy w środku i na dachu mamy 1400 kg. No to zobaczmy teraz. Ciężko będzie się chyba rozpędzić do maksymalnej prędkości, która nie wiem ile nawet będzie wynosić. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Kurde. Ty, te dechy w środku też poszły do przodu. Nie rozwaliły całej deski rozdzielczej, zatrzymały się na tych. Oh shit. Ole czad. Zatrzymały się na fotelach. Dechy w środku. O kurcze. A jeszcze bym chętnie sprawdził, jak to będzie wyglądać na zakrętach, nie? Tutaj. O, okay. Jak to z zewnątrz wygląda? Czy ja mam wrażenie, czy tak bujając. Okej, jedne dechy straciłem. Coś tam z tylnym zawieszeniem, więc nie tak. I... Ej, to totalnie miażdży samochód, totalnie miażdży dach.
To wygląda jak teksturka na ziemi teraz, nie? O, fajne, myślę, że taki dodatek. Można sobie potestować w różnych warunkach nasze ulubione autko w Beam Engine. Sprawdzić jego wytrzymałość na różne dodatkowe obciążenie. Jak widać, ten jest całkiem wytrzymały, nie? Ciekawe, czy jest możliwość w ogóle zrobić tak, żeby cały przód rozwalić, nie? Żeby przez przód wyleciały te dechy ze środka. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Beam Engine Drive. Trzymajcie się, na razie. Cześć!